Cześć, drodzy kierowcy. Dzisiaj poddam ocenie gołębia według Stanisława. Pierwsze co patrzę u gołąbka, harmonia. Czy on bardzo dobrze leży. Następne co patrzę na plecy, czyli podział, siła. Siła tu na boku pleców, jak dotykamy, oraz siła przyczepu tutaj. To co wam rozrysowałem, czyli ruszam gołębiem, bo on musi latać. Czyli tutaj mamy silniejszy kufer, ponieważ ten ogon cały czas trzyma się, nie? Drugą rzeczą, którą oceniam, to jest skrzydło. To jest skrzydło uniwersalnego gołębia od 100 do nawet 700 km. Zobaczcie, jak krótko się układają. Od dołu do góry. Gdyby te lotka inaczej się układały, wtedy bym powiedział, że to jest inny typ gołębia, znaczy inny typ gołębia ma inne predyspozycje. Ten jest w stanie praktycznie na każdym dystansie lecieć. Jeżeli chodzi o skrzydełko, fajna powierzchnia nośna. Zobaczcie. A tu jest powierzchnia nośna, ten parasol. Skrzydło nie jest rozbite, ponieważ przedramię jest odpowiednio niedługie i adekwatne do całego skrzydła. Zobaczcie, on ściąga, on tą cechę ma po matce. Bardzo silna samiczka. I zobaczcie, przy kącie prostym, jak daleko, tu jest kąt prosty, jak daleko wychodzą lotka. Ostatnie dwa. I tu jest potencjał. Jeżeli chodzi o skrzydło, siłę w skrzydle, to tutaj macie, zobaczcie, cyk. To samo robiła jego matka. I żeby nie być gołosłownym, bo ktoś powie, co to jest za gołąb, pokazujesz jakiś standard. Ojciec tego gołębia, a w zasadzie matka tego, znaczy siostra tego ojca, 3 razy w kategorii Sport A reprezentowała okręg na wystawę ogólnopolską w kategorii Sport A. Także tutaj nie mamy o czym mówić, że to jest jakiś przypadek gołąb, tak? Jeżeli chodzi o matkę, samiczka, która wygrała lot Peine 350 km i kilka czołowych konkursów zrobiła. I jego matka ma jeszcze mocniej ściągnięte skrzydło, siostry mają też. Ten samczyk jest bardzo późny, coś między 3. a 4. lęgiem, więc nie wymagam od niego, żeby on był jakiś nie wiadomo jak spięty. Jeżeli chodzi tutaj o mięśnie, jak najbardziej jest tutaj to wszystko adekwatne, czyli proporcjonalne. Jeżeli chodzi o mostek, zobaczcie, gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy, nie? Widełki tak samo odpowiednio spięte. I tutaj, jeżeli chodzi o tego gołąbka, fajne oko dla lotowego gołąbka. Delikatnie zaznaczony pierścień ten zewnętrzny, z czego przy takim gołąbku potrzebna by była samica z tym samym pierścieniem, żeby uzyskać na przyszłość jeszcze lepsze potomstwo z pierścieniem rozpodowolotowym. Ewentualnie dać mu samiczkę z pierścieniem rozpodowolotowym, tak jak dostanie w tym roku, i wtedy młode powinny wyjść bajka, nie? To jeżeli chodzi o budowę, to wszystko powiedziałem, ten gołąb musi być harmonijny po prostu. On musi, zobaczcie, jak weźmiemy gołębia, to pokażę na plecach. Zobaczcie, jak wygląda skrzydło, jak wyglądają plecy. Plecy powinny być równe jak stół. Albo ewentualnie delikatnie powinien je zaciągać. Wtedy widzimy, jak te plecy, jaka krzywizna. Zatem gołąb powinien być jak taka gruszka, nie? Wiadomo, przy sprinterach to wygląda w ten sposób w dół, nie? I nie jest powiedziane, że gołąb, który ma świetnie zbudowane plecy, nie może lecieć na dystansie na przykład powiedzmy 500-700 km. Ponieważ to, czy on będzie w stanie na te 500-700 km robić robotę, zależy od tego płaszcza nośnego i od 3 ostatnich lotek. Bo one są siłą napędową i one mu dyktują tempo,
i siłę, z jaką może lecieć, a pokrywa pozwala mu pokonywać odpowiednie dystanse. Jeżeli gołąb ma odpowiednią siłę w skrzydle, lotka mu pomagają wiosłować odpowiednio, ja to później wam też rozrysuję na kartce, to śmiało, śmiało ten gołąb może robić naprawdę niezłe wyniki, nie? Także nie będę już męczył tego mojego wzorca. Zaniosę go z powrotem. Niech sobie odpoczywa i się już więcej nie stresuje, nie? Także pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia. Hej.